Mam taki dwukolorowy prostokąt. Chcę poznać jego pole powierzchni. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i obliczenia na kartce tego pola. Spróbuj to zrobić na dwa sposoby. Raz obliczając pole tych dwóch kolorowych prostokątów i dodając ich pola, a drugi raz obliczając od razu pole całego prostokąta. Zatrzymaj ten film teraz. W porządku, mam nadzieję, że już wiesz. Pierwszy sposób, popatrzmy na ten duży prostokąt. Długość to 9, szerokość to 8 dodać 12. Zapisz 9 razy 8 dodać 12. 8 dodać 12. To jest działanie na obliczenie pola tego dużego prostokąta. Ale zapiszę to pole jeszcze drugim sposobem. Najpierw obliczę pole tego fioletowego prostokąta. To będzie równe 9 razy 8. 9 razy 8. I do tego dodam pole tego niebieskiego prostokąta. To będzie 9 razy ile? Razy 12. Bardzo dobrze, bo tutaj ten bok ma 12, ten bok ma 9. W porządku. Oba te pola muszą być takie same, czyli pomiędzy tym mogę postawić znak równości. Przy okazji dowiedziałeś się w tym momencie, co to jest rozdzielność tutaj mnożenia względem dodawania. To, co tutaj się stało, to właśnie rozdzielenie mnożenia względem dodawania. Zobacz, 9 razy 8 pomnożyłam i tu jest 9 razy 8, dodać przepisane, 9 razy 12 przepisane. Przemnożyliśmy liczbę przed nawiasem przez każdy składnik nawiasu. Policzmy jeszcze dla pewności obie strony równania. Czy na pewno będzie to tyle samo? Tutaj mam 9 razy i w nawiasie mam 8 plus 12, a to jest równe 20. 9 razy 20 jest równe 180. Sprawdźmy prawą stronę. 9 razy 8 to jest równe 72. Zostaje dodać. 9 razy 12 jest równe ile? 9 razy 10 to jest 90. Dodać 9 razy 2, 18, czyli razem 108. 72 dodać 108, to już proste, jest równe 180. Czyli faktycznie te dwie strony były równe. Zatem pole tego prostokąta, tego dużego prostokąta jest równe 180.